Pozytywna, witam bardzo serdecznie i od razu zapraszam do dzisiejszego programu. A dzisiaj będziemy mieć bardzo problematyczny i taki trudny orzech do zgryzienia, mianowicie rodziców w szkole. Okazuje się, że rodzice zlecają szkole część swoich obowiązków, czyli opiekę i wychowanie dzieci pod ich nieobecność. Natomiast kiedy dzieci wracają do domu, już wpływ wychowawczy i wpływ opiekuńczy wraca do rodziców. Dzisiaj zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych problemem pracy czy współpracy ze szkołą rodziców. Zaprosiłam dzisiaj do studia mamę, która jest bardzo aktywną osobą w szkole, jest przewodniczącą Parady Rodziców, tak, przewodniczącą. Jest również jedną z osób w trójce klasowej swoich dzieci. Otóż pani ta zgodziła się przyjąć zaproszenie, jest mi bardzo miło i bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu, ponieważ myślę, że ta osoba jest najbardziej kompetentna, żeby przekazać nam, ludziom, którzy nie wiedzą, jak pracuje rodzic, współpracuje rodzic ze szkołą. No i cieszę się bardzo, witam bardzo, bardzo serdecznie, zapraszam, herbatkę, kawę, co się pani napije? Poproszę, poproszę może lemoniadę, z kostką lodu i cytrynki, troszkę bym chętnie się też napiła. Dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich przed telewizorami zebranych rodziców zainteresowanych problemem. Otóż muszę powiedzieć, że rzeczywiście jestem mamą wspaniałej trójki dzieci. Mój mąż jest też wspaniałym mężem. Wychowujemy całą naszą cudowną trójeczkę. Jestem z moich dzieci bardzo dumna. No i w szkole oczywiście muszę się dużo udzielać, żeby moje dzieci miały dobrze. A oto one. Mój najstarszy syneczek, Żabiniec, jest bardzo grzeczny, nikomu nie dokucza, co za słodki buziaczek od mamusi. A tutaj, co moja najmłodsza Kruszynka, najmłodszy troszeczkę do tatusia podobny, uwielbiam te moje dzieci, a ten średni jest podobny troszkę do mnie, ale wszystkie moje dzieci, jak Państwo widzicie, są na czasie. Farbimy sobie włosy, znaczy farbimy sobie skórkę. No ja zostawiam taką, bo ja lubię naturalne wpływy. Jeśli chodzi o moją pracę w szkole, to muszę powiedzieć, że ona ogranicza się jedynie na obgadywaniu nauczycieli. Bardzo to lubię robić, bo ci nauczyciele to naprawdę nic są w dzisiejszych czasach nie warci. To jest coś okropnego, proszę Państwa, jak oni dzieci uczą. W ogóle jaki przykład dają. Dlatego my, rodzice, musimy wziąć wszystko w swoje ręce. Musimy pracować, musimy ich te dzieci nauczać i rodzice postanowili dać nauczycielom wszystkim naukę na całe życie. Kto tu rządzi? My, rodzice. Jak widzimy, jak się okazuje, rodzice są wielkimi egoistami. Nie myślą wcale o życiu społecznym, o tym, jak mają współpracować, żeby tworzyć szczęśliwe społeczeństwo, ale mają tylko klapki na oczy i widzą swoje ukochane i jedyne w swoim rodzaju dzieci. Natomiast biedny nauczyciel cóż ma zrobić? Musi przełknąć tą gorzką pigułkę i spokojnie, pokornie, cierpliwie dalej pracować. Dziękuję za uwagę.
mamo, aleś im pierdoły naopowiadała. Co za ludzie. Po prostu jestem wspaniałym. Najlepszą mam matkę na świecie. Mamusiu, a to pani powiedziała, co ja mam taki strumcasty głos i że w ogóle jestem niegrzeczny? Kum, kum, tak, to my mamusiu wszystkim pokażemy, co my tutaj potrafimy. To nauczyciele będą nas tutaj ładnie skakać koło nas, no. Rech, rech, cisza, dzieci. Jak przyjdziemy do domu, to już wam pokażę, gdzie raki zimują. A teraz grzecznie siedzieć i nie gadać. Nie ruszać się i cicho.